Thank you for coming back. God is good. All the time. And all the time? God is good. Very good, you remembered. When I come any place, I always come, and some of you may be like that, I over-prepare for everything. Jak przyjeżdża w różne miejsca, to mówi, że się często tak przygotowuje, że jest zbyt mocno przygotowany. Bardzo dużo materiałów ma. So I have about 10 different things that I could have done today. You chose two. Mam z 10 rzeczy, które mógłbym dziś zrobić. Wy wybraliście dwie rzeczy, dwa tematy. But for this afternoon, there was a part that was not what I sent him. Ale to, co, o czym teraz chcę mówić, to nie jest materiał, który na przykład mi przesłał, żebym mógł sobie się przygotować. That I thought he needed to learn. Musiałem się nauczyć, bo jeżeli gdyby mi to przesłał, to bym nie wysiadł z łodzi, tak, i bym nie przyszedł tutaj. No. For you. Dlatego ja teraz chodzę po wodzie. Now I'm walking on the water, yes? Now you are for sure. Okay. And no storms out there, so just keep your eyes on. So let's take a look. We're going to talk about, this is leading a ministry to men. Prowadzenie posługi dla mężczyzn. Znaczy prowadzenie, bycie liderem w posługiwaniu męskim. We have fellowship or brotherhood where we come together and support each other. Mamy bractwo, które przychodzimy, spotykamy się razem i wspieramy się nawzajem. But Jesus gave us this great commission. Ale Jezus dał nam jeszcze jedno zadanie. Where we're supposed to do more than just stay together in brotherhood. Nie tylko powinniśmy tu się spotykać w swoim wąskim gronie, but we're supposed to go out, step out and go and minister to others. Ale musimy wyjść poza nasze ramy i posługiwać w innych rejonach. So today we're going to talk about how to go out and minister to other men. Więc jak będziemy, dzisiaj mówimy o tym, jak posługiwać dla innych mężczyzn. These leadership principles work no matter what you're doing, they work in other areas of your life as well. Te zasady, o których będziemy dzisiaj mówić, przywództwa, liderowania, działają nie tylko w kwestii posługiwania mężczyzną, ale też we wszystkich innych dziedzinach naszego życia, w których jakoś tam się znajdujemy. But our emphasis is going to be on men. Ale dzisiaj kładziemy nacisk na mężczyzn. So, as we start something new, a group like this, and you put your leadership team together. Jak zaczynamy coś takiego nowego, jak my tutaj, i składamy jakiś zespół liderów, or any other leadership team, no matter anything else new that you start, we go through four stages in that as leaders. Albo cokolwiek innego, nie bractwo, tak? Zakładamy nową jakąś formację, to przechodzimy przez cztery etapy. So the first step is infatuation. Infatuation means you're so excited about it, you go out and you do everything. But you do everything yourself. Jest to pewien rodzaj takiego zachwytu nad tym, co robimy. Jesteśmy pełni entuzjazmu tak, do takiego stopnia, że wszystko chcemy zrobić sami. Tyle mamy siły. The second step, I'll go through all four steps and then we'll come back and use examples. The second step is after you start in the beginning and you do everything yourself, in the second step you get overwhelmed and you just can't do it all. Później jesteśmy przytłoczeni, tak? Po tym etapie pierwszym, kiedy byśmy pełni nadziei, ekscytacji, że nie stwierdzamy, że nie damy rady wszystkiego zrobić sami. That's when you get into your danger zone, when you get overwhelmed. I wtedy wchodzimy w taką niebezpieczną strefę. The third step, you get disillusioned, disillusionment, and then you lose your love for the men that you represent, and you kind of resent the lack of help. I trochę jesteśmy pozbawieni złudzeń w trzecim etapie, tak? Bo tracimy ten zapał i jesteśmy zmęczeni tym, że nikt nam nie pomaga. And then the last stage is burnout. And in burnout you feel like you have no life and you end up leaving that ministry and go find something else. Na końcu wypalenie, tak? Czyli już kompletny brak sił, który może doprowadzić nawet, że zostawiamy to miejsce, zostawiamy tych ludzi i idziemy gdzieś indziej. Now, that model is the same model when Jesus called his leadership team together. I tak samo było, jak Jezus zwołał swoich uczniów, tak, żeby stworzyć z nich drużynę.
Jesus understood that and he gave them a different way. Jezus rozumiał, że może być właśnie to działać w ten sposób, więc on zaproponował im inny sposób albo różny sposób. So the key to all of this is to follow the model of Jesus. Więc kluczem do tego, żeby to było wszystko właściwe, żebyśmy podążali za modelem, który przedstawił Chrystus. Jesus recognized that when he called men to go out and minister to others. Zrozumiał, że jak powołał innych mężczyzn, żeby szli posługiwać innym mężczyznom, that they'd be very enthusiastic when they started. They would be in that infatuation stage. Tak, to wtedy oni byli w tym stanie na początku zachwytu nad tym, co mają zrobić, co przed nimi. But they very quickly got overwhelmed because of their excitement. Wszystko, ale szybko ich to przytłoczyło. So Jesus invited them to slow down and come back each time and spend some time in fellowship, some time just to rest and recharge for the next day. Zaprosił ich ponownie Jezus, żeby spędzać trochę czasu w swoim własnym gronie braterskim, żeby napełniać na nowo baterie. Because when they get disillusioned, bo kiedy stracą już będą lose their lack of belief. Tak, już przestaną wierzyć. They become like Judas. Stanął się jak Judasz. Judas was disillusioned with Jesus because he didn't do certain things the way Judas thought he should. Judasz po prostu stracił wiarę. And he sold out his friend for a small price. I sprzedał swojego przyjaciela za niewielką cenę. So let's talk about how we handle each of those stages and what the Bible tells us about that. Przejdźmy teraz powoli przez te wszystkie stopnie i zobaczmy jak co Biblia o tym mówi. So the first stage in that beginning stage, that infatuation, is called the enthusiastic beginner. And the enthusiastic beginner is the example of the disciples, Matthew 4, 18, 22. Tak, u Mateusza w rozdziale 4 entuzjastyczne początki albo początkujący, który jest entuzjastycznie nastawiony, chodzi o uczniów. Shall I read in Polish? Come on, somebody's phoning me. Okay, wtedy 18. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Because they were enthusiastic beginners in that infatuation stage, they didn't ask him any questions, they just went. Ponieważ byli wtedy w tej początkowej fazie tacy zafascynowani, nawet nie zadawali mu żadnych pytań, po prostu poszli. And they were so excited about it, they invited some other people to go with them. A ponieważ byli tak podekscytowani, to dodatkowo jeszcze zaprosili innych, żeby poszli z nimi. What they soon learned though is that not everyone was as excited as they were. Wkrótce jednak zrozumieli, że nie wszyscy byli tak podekscytowani jak oni sami. When we go through that first stage, some of us hear the message the first time and we're just excited to go. Część z nas słyszy jakąś wiadomość po raz pierwszy, jest to dla nas nowe i jesteśmy tak podekscytowani, żeby coś zrobić. Much like what you just heard about that way of the cross. Tak właśnie jak teraz być może dla niektórych z was była pierwszą informacją, którą usłyszeliście o tej drodze krzyżowej, tak? Że może się tak podekscytowaliście, bo po raz pierwszy o tym usłyszeliście. So some ekstremalnej drodze krzyżowej. So some of you would be very excited about that and say let's go. Niektórzy będą bardzo podekscytowani już teraz i powiedzą na pewno pójdę. And some of you would say they want me to do what? Oni chcą, żebym co zrobił? Okay. Niektórzy powiedzą? So
as an and we've all experienced that if someone maybe went on a retreat and they come back and they're very excited, they want to share that with you. No, niektórzy na przykład pojechali na jakiś wyjazd, wypad, tak, za miasto i później chcą się podzielić tymi wrażeniami, które tam doznali. But you hear that message and you want to run away from them. Ale słyszycie akurat to, no i akurat wy powiecie, że nie, my tego nie kupujemy. So, we'll move to the next, let's move to the next step. Because okay, when you're new, you think all you have is your enthusiasm, your excitement, and you're surprised when everyone's not as excited as you. Jak jesteście nowi w czymś, to uważacie, że wasz taka ekscytacja tematem jest wystarczającym i wszystkim, co starczy do tego, żeby działać do przodu. Jesteście zdziwieni, że nie wszyscy inni podzielają wasz entuzjazm. So the second step, remember we went through infatuation, which was enthusiastic beginner. The second step, disillusionment, the disillusioned learner that comes through. The example is the disciples in Matthew 17, and we'll share that. Mateusz, rozdział 17, czyli taki uczeń, który trochę został pozbawiony wiary. Prosił, Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł, o plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł, z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. So they got to the next stage, where they went out with Jesus. Wyszli z Jezusem, doszli do tego następnego etapu. And they found out that they could not do some of the things that he could do. I odkryli, że oni nie mogą zrobić pewnych rzeczy, które może zrobić Jezus. And they became very disillusioned. No i stracili wiarę. So they watched Jesus heal others. Obserwowali Jezusa, jak uzdrawiał innych. And they couldn't understand why they couldn't. Nie mogli zrozumieć, dlaczego oni tego nie potrafią. So Jesus' answer was that if they had faith, Jezus odpowiedział, że gdyby mieli wiarę jak to ziarnko gorczycy, even the size of a mustard seed, that size, if they just had that much faith, gdyby tylko tyle mieli wiary, that they could say to that mountain, they could look at that mountain, to by powiedzieli tej górze, and they could move that mountain, i mogliby ją przesunąć. So what Jesus said was, first we have to work on our faith. Jezus powiedział, najpierw musimy popracować nad naszą wiarą. We have to work on ourselves every day. Nad sobą codziennie. And then we can go out and take care of others. A potem dopiero możemy iść na zewnątrz, troszczyć się o innych. So a basic leadership principle is that leaders work on themselves first and then other people. Podstawowa zasada lidera to jest taka, że najpierw pracuje nad sobą, a dopiero później nad innymi. And that's where our faith comes from. Remember earlier today when one of the principles was quiet time in prayer? Stąd pochodzi nasza wiara. Tak jak w poprzedniej sesji mówiliśmy, tak, o sile takiej spokojnej modlitwie w ciszy. We talked about going to mass. Chodzi o chodzeniu na mszę. Reading scripture. Czytaniu Biblii. And exercising, practicing the sacraments. I korzystaniu z sakramentów. All of those things just to give us faith the size of a mustard seed. I wszystkie te rzeczy, jeśli będziemy robić, być może dadzą nam wiarę tej wielkości. And then we can go out and do what it is we're called to do. Wtedy będziemy mogli wychodzić na zewnątrz. If we don't, especially as men, men take action. Mężczyźni lubią działanie. So men want to, as soon as they feel called, want to go out and do something. I mężczyźni od razu, jeżeli tylko czują jakieś powołanie, to od razu chcą wyjść i coś robić. And they forget to slow down
and take care of themselves first. I zapominają, żeby zwolnić i najpierw zadbać o siebie. Okay, the next one. So if you go through to that third step, so you don't reach that third step where you're going to go through and you get overwhelmed, then disillusioned, then burned out. To prevent you from going through those steps, you need to become the capable but cautious performer. Czyli żeby uniknąć przechodzenia przez te fazy, drugą i trzecią, kiedy tracicie wiarę i później, czy trzecią i czwartą jesteście wypaleni, to trzeba być tak jak ten zdolny, ale ostrożny, zdolna, ostrożna osoba, która cokolwiek wykonuje, jakiekolwiek działanie. Przykładem jest Piotr u Mateusza w rozdziale 14. Uczniowie, zobaczywszy go, kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. So that's what I talked about this morning. O tym mówiliśmy dziś rano. But you see the faith just the size of a mustard seed that Peter had, because Peter said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Piotr powiedział: Panie, jeżeli to jesteś Ty, to rozkaż mi, żebym poszedł po tej wodzie. And then Peter said, Jesus said, come. He didn't say anything else, he just said, come. Jezus nie powiedział nic innego, jak tylko przyjdź, idź. So Peter started with just that small little bit of faith, the size of a mustard seed. Piotr zaczynał od tej wiary wielkości tego ziarnka gorczycy. But after he stepped out, he took his eye off and noticed everything else, and then that doubt came and he got disillusioned. Ale kiedy wyszedł z łodzi, zobaczył te burze, zdjął wzrok z Jezusa, zaczął wątpić i wtedy zaczęły się problemy. So he was called by Jesus. Został wezwany przez Jezusa. Traveled with Jesus. Podróżował z nim. Spent time in his fellowship, his brotherhood group. Spędzał czas z braćmi. Went out into the boat. Wszedł do łodzi. Tested his faith by saying, if it's you. Now remember, he was with Jesus and he still asked, if it's you, if you're the Lord. Nie, sprawdzał swoją wiarę, wiedział, że to jest Jezus, ale wciąż pytał, jeśli to jesteś Ty, czyli jakiś warunek taki stawiał, samemu sobie sprawdzał swoją wiarę. So he still had doubt, no bigger than this mustard seed. Miał wątpliwości. But just that little bit of faith caused him to get out of that boat. Ale ta odrobina wiary, wielkości tego ziarnka gorczycy spowodowała, że mógł wyjść z tej łodzi i spróbować. So with that he could walk on water. Z tą małą wiarą mógł chodzić po wodzie, mógł pójść. But that wasn't enough faith for him to continue walking. Ale nie była to wystarczająca wiara na tyle, żeby mógł kontynuować tą wędrówkę po wodzie. When everything around him got hard. Kiedy rzeczy zaczęły być trudne. Okay, very good. Next slide. And you get to that fourth step, and that's the self-reliant achiever. And the example of that is going to be Peter in Acts. Acts, to są dzieje apostolskie z angielskiego? The Acts of the Apostles, yes. Apostles, no, dzieje apostolskie. Self-reliant achiever, czyli to jest chyba osoba, która polega, chce osiągnąć coś i polega na sobie. Yes, a person who depends on the, yes, self-reliant achiever? Yes. So he... Self-reliant meant, remember, he couldn't get out of the boat without Jesus saying, come. He wanted Jesus to say, I'm the Lord, and his words were, come. Now this comes after Jesus is gone. And what does he do when he doesn't have Jesus to look straight in the eye? Mm-hmm. That's where he's self-reliant. He can do it not without Jesus' presence the way we have it, because although Jesus is still present with us, we don't get to see him standing right in front of us, do we? So if we wanted to step out of the boat, there's not Jesus standing there calming the storms. There's just our faith
in Jesus that calms the storm. Jak już wyjdziemy z tej łodzi, nie ma Jezusa, tak, a jest burza, jest wiatr. I teraz, jeśli nie ma go, Jezusa, na którym możemy polegać, musimy polegać na tej wieży, którą zbudowaliśmy albo której nie zbudowaliśmy. Okay. And these are the words of Peter. To są słowa Piotra z Dziejów Apostolskich. That same Peter who had doubts just a little while ago. Ten sam Piotr, który miał wątpliwości chwilę wcześniej. Going out and speaking for the first time after Jesus was gone. Wychodząc i mówiąc po raz pierwszy po tym, jak już Jezusa nie było. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. So just a little while ago, Peter and the apostles were disappointed that they couldn't cure the sick. Chwilę, they couldn't heal. Chwilę wcześniej Piotr i apostołowie byli zdziwieni i zmartwieni, że nie mogli uzdrowić chorego. So they asked Peter, what are we to do? Spytali więc Piotra, co mamy robić? Because without Jesus, everyone was lost and drifting. Bo bez Jezusa wszyscy byli zagubieni. So Peter said to them, repent and be baptized. Więc Piotr powiedział do nich, okażcie skruchę i ochrzcijcie się. Yes. Mm-hmm. And he asked them to be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Przyjmijcie chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. In the name of he asked them to be baptized for the forgiveness of their sins. Żeby zostały im wybaczone grzechy. And then they'll receive the gift of the Holy Spirit. So if they i wtedy otrzymają dar Ducha Świętego. He asked them to go and be baptized, cleansed. Żeby się ochrzcili i zostali oczyszczeni. And if they do, they'll receive the gift of the Holy Spirit. Jeśli to zrobią, otrzymają dar Ducha Świętego. Okay. Okay, good. So as we look, when you think of a great leader, when you think of people in your life or people in the world that are great leaders, who are some people you think of? Kiedy myślicie o jakichś wielkich, wspaniałych przywódcach w waszym kraju czy na świecie, to o kim myślicie? Who are some? Mandela. Nelson Mandela. Who else? Napoleon. Two different kind of leaders, weren't they? Okay. But equally great, but different. Who else? John Paul II. John, for me, when I came into the church, the only pope that I knew. So for me, like all of us, for you in Poland, probably a period of mourning when we lost John Paul II. For you in Poland, for sure. But for me, the only pope I knew in my entire life as a Catholic, because I couldn't have even named any of the popes before that, but he was the pope that called me. To był Jan Paweł II, dla Biela był jedynym papieżem, którego znał, ponieważ w 98 roku, jak się nawrócił z powrotem na katolicyzm, to był papież, który rządził i jeszcze, a wcześniej nie potrafił nazwać żadnych papieży, którzy byli przed nim. So when we think of leaders, if we look in the church, just if we say John Paul II, John Paul II is a different kind of leader than Pope Benedict, who was a different kind of leader than Pope Francis. No i to patrząc na trzech papieży, którzy byli za naszego życia, tak? Benedykt, Franciszek i Jan Paweł II, to są wszystko inni ludzie, inni liderzy. That's important for us to know because leadership comes in different ways. From different kinds of styles. Liderowanie przybiera różne formy, kształty i. Mm-hmm. So, if you take our example of Napoleon. Przykład Napoleona. That's a different style than Nelson Mandela. Inny styl niż Nelsona Mandeli. If you take John Paul II. Jan Paweł II. That's a different style than Pope Benedict. Inny od papieża Benedykta. Right. So we have that those and now
after we just were getting used to Pope Benedict. Już się przyzwyczajaliśmy do papieża Benedykta. And now we have Pope Francis. Teraz już mamy Franciszka. And we're still trying to figure him out. I wciąż jakby staramy się go rozgryźć. Right? Because as we go through those transitions, I say that because it's important for us to understand that's part of our process. That's where we get disillusioned sometimes. We get disillusioned because we don't always understand because of those little differences. Te różnice czasem powodują, na przykład jak różnice między papieżami, że dochodzimy czasem do tego etapu, kiedy my tracimy wiarę, tak? Jest to proces tak naturalny dla nas. Good. Go to now, this is, and I'm going to stand down here. This is an interesting little example. And you're going to have fun with this. I'm trying to figure this out. It's the responsibilities of Christian leadership for us to understand this process. What I'm going to share with you for the last 30 years or so, people have paid me a lot of money to learn just what this says. Czyli przez ostatnie 30 lat ludzie płacili Billowi sporo pieniędzy za to, żeby ich uczył właśnie o odpowiedzialności chrześcijańskiego liderowania, przywództwa. So on this slide, this example is everything you need to know about how to lead many, many people. Na tym przykładzie prostym jest jakby wszystko umieszczone, co jest potrzebne do tego, aby prowadzić innych ludzi. Because leadership, a leader is defined quite simply as someone who has followers. Liderowanie jest to znalezienie kogoś, osoby, za którą pójdą inni. So if you want to know if you're a leader, look behind you. If someone is with you, you're a leader. If no one is with you, you're not. Prosty sposób spojrzeć do tyłu. Jeżeli zobaczycie, że za wami są ludzie, podążają za tobą, no to znaczy, że jesteś liderem. Jeżeli jesteś sam, to nie jesteś liderem. This leadership process is so powerful that it works for good or for evil. To jest, ten model jest tak potężny, że można go wykorzystać zarówno w dobrych celach, jak i w złych celach. Yeah. So, if we understand, in order to have followers, żeby mieć ludzi, którzy za tobą podążą, we have to understand that all people have three basic needs. Musimy zrozumieć, że wszyscy ludzie mają trzy podstawowe potrzeby. If we fill those needs, they'll follow. Jeśli wypełnimy te potrzeby, to oni pójdą za nami. So if we look at our example at the bottom, the number one thing that people are looking for. They're looking for something to believe in. Po pierwsze, pierwszą najważniejszą rzeczą, w której ludzie potrzebują, jest coś, w co mogą wierzyć. All through history, people were looking for that something to believe in. In the church, the something to believe in is sacred scripture, sacred tradition, and the magisterium. Czyli ludzie od początku istnienia Kościoła potrzebowali Biblii, tradycji and magisterium. What is it? You know, now the magisterium in the Catholic Church is the teaching authority of the church. Nauka Kościoła, okay. Okay. So, dzięki. That's one of those fancy words that it's easier to explain. Okay. So, if we want people to follow in our Catholic faith, we have to go out and give them something to believe in, which is the good news of Jesus Christ. Czyli chcemy, żeby za nami podążali, dajmy im dobrą nowinę. And part of that, long before we had the word, zanim jeszcze mieliśmy słowo, we had our sacred traditions, mieliśmy nasze tradycje święte, that were passed on before we ever had a printing press, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie drogą ustną. So, in order to get started as a leader, we have to be able to go out just as Jesus did and just share the good news. Czyli żeby być w stanie poprowadzić ludzi jako lider, musimy być w stanie szerzyć dobrą nowinę. So for you as leaders, it's as simple, you don't need to know every word. Dla was jako liderów nie musicie znać każdego słowa. But you do need to learn how to go out and share the good news by inviting others to come and join you.
Musi się nauczyć, jak dzielić się dobrą nowiną poprzez chociażby zapraszanie innych na takie spotkania. And learn to share the good news like it's good. I uczyć się, żeby przekazywać tą dobrą nowinę, wierząc, że jest dobrą nowiną. So if you were inviting someone to come to your brotherhood, zaprosimy kogoś, żeby przyszedł do naszego bractwa. If you went out and said, you don't want to go to that brotherhood anyway, do you? I tak nie chcesz do nas przychodzić, prawda? Who would come? Kto by przyszedł? But if you go out with a smile on your face and share that good news and say, why don't you come out and join us for a time of fellowship, a time of brotherhood? Ale jeśli zrobicie to w zupełnie inny sposób, radośnie, z uśmiechem na twarzy. And here's the key. Don't ask them to come every week, say, will you just come out one time and join us? Nie proście nowych członków o to, żeby przychodzili co tydzień, tylko przyjdź kiedyś. Because everybody can do something once. Bo każdy może zrobić coś raz. And then when they come once, you say, why don't you come again? Sometimes it takes two or three times until you get comfortable. Jak przyjdzie raz, to wtedy możecie poprosić, może przyjść jeszcze kiedyś. Because men learn slowly. Mężczyźni uczą się wolno. We need a lot more evidence. Musimy mieć dowody. Just like when we were little boys. Tak jak mali chłopcy kiedyś byliśmy. If someone invited us to go somewhere. Ktoś nas gdzieś zaprosił, żebyśmy poszli. We would always ask one question. Zawsze byśmy zapytali i zadali jedno pytanie. Does anyone know what the question is? Wiecie, jakie to pytanie? Who will be present? Kto all będzie? Men know the Kto answer będzie? To that. We always, because we're men now, we still ask the same questions, don't we? We don't know want to learn what we're going to do, what we're going to. We want to know who else is coming. Nie co będziemy robić, tylko kto będzie, kto idzie jeszcze, kto z nami idzie. So if you invite someone you know, they know one person, don't they? Znają jedną osobę. Okay. If not, if you don't know that person and you invite, share someone else that's going to be there. Czyli no, ważne jest, żeby była chociaż jedna osoba, którą ktoś zna. So if you were inviting someone for to come today that you didn't know? Czyli zapraszasz kogoś dzisiaj, kogo nie znałeś? You could say some wild crazy guy from Texas is coming. Że przyjeżdża jakiś zwariowany facet z Teksasu. So that's the first thing, something to believe in. If you just share something to believe in, people will follow. Everyone won't follow, and you don't know that they're going to stay, but you will be able to attract people, just like Jesus did with his 12. Czyli jak się podzielisz dobrą nowiną i podzielisz się tym, z kimś, w co wierzysz, to kilka osób przyjdzie. Może nie wszyscy przyjdą, ale na pewno ktoś przyjdzie. Because when Jesus went out, it's a question I get asked a lot. They say, well, Jesus only went and invited 12, and all 12 came. Ale Jezus zaprosił wszystkich 12 i wszyscy 12 i cała 12 przyszła. But we don't know that for sure, do we? Ale my tego nie wiemy na pewno. It doesn't say, it only tells the story of the 12. We don't know if Jesus invited 1,000 and only 12 said yes. My nie wiemy, czy może Jezus zaprosił 1,000 ludzi, a tylko 12 się zgodziło. We don't know that. But it doesn't matter, does it? Ale to nie ma znaczenia. For us, in order to invite someone, for them to come, they're going to buy in to your own belief, your own faith. Żeby, can you repeat? In order for them to come, they're going to only buy into your enthusiasm and your. A żeby oni przyszli, to ty musisz ich kupić swoim entuzjazmem, tak? Musisz ich zachęcić, zachęcić mocno. So, but with the something to believe in, that's the first part. That's the message itself. That's the good news. Dobra wiadomość, coś, w co można uwierzyć, pierwsza podstawowa rzecz. The next step, the next level of leadership is that people are looking for someone to believe in. Kolejny etap liderowania to jest ktoś, w kogo można uwierzyć, komu można uwierzyć. Remember the something, you're sharing that good news, they don't always even know what the something is, they just see something in you. Czasem po prostu widzą coś w tobie, ale nie dokładnie wiedzą, co to jest w tej osobie. But in the next step, there's someone to believe in. Our invitation to men to come to our Catholic fellowship is a personal invitation to meet in a very powerful way Jesus Christ. Nasze zaproszenie tutaj innych mężczyzn, żeby przyszli do nas, jest zaproszeniem, bardzo mocnym zaproszeniem, żeby tak naprawdę spotkać Jezusa. And I'll give an example of that. The something to believe in. That was the invitation for you to come today. You're coming out, there's something to believe in, but you shouldn't be here today
Because I'm someone to believe in. I'm just the messenger, not the message. Czyli to podstawową jakby rzeczą, dla której przyszliście dziś, było to, że w coś można uwierzyć, tak? Ale tym drugim stopniem jest ktoś, w kogo można uwierzyć, czy komu, ale tym kimś nie jest Bill, tylko on jest jakby posłańcem, który kieruje nas do właściwej osoby. If we forget that, that becomes the downfall of our groups. Jeśli my o tym zapomnimy, że głównym celem jest jakaś osoba ziemska, no to już od tego momentu może się zacząć nasz upadek jako grupy, jako wspólnoty. We share the good news of Jesus Christ, but when they look at us, there's a gap between who we are and what we say we believe. One more time. No, I'm. When we share the good news of Jesus Christ, my dzielimy się wiadomością dobrą o Jezusie. There's a gap between who we are. Jest różnica między tym, kim my jesteśmy, and what we say we believe. I tym, w co mówimy, że wierzymy. Does that make sense? And that's what causes the followers to get disillusioned. I to powoduje, że ci, którzy idą za nami, mogą czasem tracić wiarę. I said to you this morning, I told a little bit of the story about not being Catholic when Rose and I got married. I opowiadałem wam dzisiaj, że nie byłem katolikiem jeszcze, jak się związałem z moją żoną. When we met, she was a good Polish Catholic girl. Kiedy my się spotkaliśmy, ona była dobrą, polską, katolicką dziewczyną. Polish? Yes. You mean like a Polish or Polish? She was Polish. Her family is Polish. Oh. So it's her grandparents, first generation, her grandparents were in their 40s, I think, late 30s, years old when they moved to the U.S. Aha, czyli ma korzenie polskie, no, jak najbardziej. And Rose, growing up, her Polish grandmother, who never spoke English, lived with her. Jej babcia nie mówiła po angielsku, była Polką. That's why it's special for her to be here for the first time. So, but when she grew up as a good Catholic girl who went to Mass every week and many days, even in her wild college days. Czyli została wychowana w ten sposób, chodziła do kościoła bardzo często, nawet jak już była w koledżu. When she met me, She told me she didn't care if I ever went to Mass, although she preferred I do, but we were getting married in the Catholic Church, or I'd have to marry someone else. Aha, czyli jak się spotkali, to ona stwierdziła, że nie ma problemu z tym, że on nie chodzi do kościoła i czy będzie, ale musieli się pobrać w katolickim kościele. So I said yes to that, and she never asked me to go again. Czyli ona poprosiła mnie, ja się zgodziłem, ale ona już wtedy dalej mnie nie prosiła. I did agree that we would raise our kids in the Catholic faith. Zgodziłem się, żeby wychować dzieci w wierze katolickiej. But she kept her end by never asking me to go to church at all with her, but she did pray for me every day out loud so I could hear it. Czyli nie naciągała mnie, żebym nie zapraszała mnie codziennie, żebym szedł do kościoła, ale modliła się za mnie głośno, tak żebym słyszał. I joke with her that she didn't have much influence with God because it took him 10 years to call me. Śmiał się z niej, mówi, że nie miała dobrego kontaktu z Jezusem, z Bogiem, bo 10 lat zajęło jej ta współpraca, żeby go Billa ściągnąć do kościoła. But as we look at the, once he called, I've been on fire ever since. Ale jak już zawołał Jezus, to już był pełen entuzjazmu. And we have to understand that because that's how all men are. Sometimes we're slow learners. Tak jak mężczyźni ogólnie, jesteśmy, wolno się uczymy. But when we figure it out, you better get out of the way. Ale kiedy już skumamy, o co chodzi, to już lepiej niech wszyscy nam schodzą z drogi. So, right, that is nothing like a convert. Nie ma nic takiego lepszego niż nawrócony, tak? So, let me give you the last little bit of that story so you understand where that's coming from, why I did not want to go to church and why I had been away from the church for so long, because you're wondering, was that part of his upbringing? No. Czyli powiem wam teraz tak drobną historię, dlaczego byłem tak daleko od kościoła. And this story will tie into the someone to believe in. I to się troszeczkę będzie wiązało z kimś, w kogo można lub komu można uwierzyć. That
Up until I was 10 years old, I had never been inside a church in my life. Do 10 roku życia nie byłem w kościele nigdy. But when I was 10, I got invited to go to church from a kid in school. Jak w wieku 10 lat zostałem zaproszony tam w jakiejś formie ze szkoły do kościoła. And it's a long story that I won't share today, but when I decided to go, I went to the only church that I knew, which was a Lutheran church close to my house. Poszedłem do jedynego kościoła, który znałem, niedaleko mojego domu luterańskiego. And along with my four brothers. Z moimi czterema braćmi. One older, three younger. Jednym starszym, trzema młodszymi. We all got baptized in a Lutheran church. Zostaliśmy ochrzczeni w tym kościele. And from that point on, I took the responsibility with neither parent going to church to make sure that my brothers went to church every week. I później ja stałem się odpowiedzialny za moich braci przy kompletnym zaniedbaniu tej sfery przez moich rodziców. But 3 years later, 3 years later, trzy lata później, I had a teacher in my confirmation class. Miałem nauczyciela przed bierzmowaniem. The best teacher I've ever had. Najlepszego nauczyciela, jakiego miałem w ogóle. When he spoke to me in that class, it was like Jesus Christ speaking on the mountain. One more time. When he spoke, it was like hearing Jesus speak on the mountain. Mówi, że jak mówił ten nauczyciel, to tak jakby słyszał Jezusa przemawiającego na górze. And I didn't like going to class very much before that year. But that year I was the first one there every week. I właśnie od tego roku zacząłem być bardzo takim żarliwym żarliwie i regularnie przychodzić na te zajęcia. I was that enthusiastic beginner. Byłem tym entuzjastycznym początkującym. He took this Bible and he made it come alive for me. Wyciągnął Biblię i ożywił ją dla mnie. And every day I would get up early in the morning before I went to school and read the Bible. Przed pójściem do szkoły zawsze rano czytałem Biblię. But in the middle of that year we had our Christmas break. Mieliśmy w ciągu tego roku, w połowie tego roku przerwę świąteczną bożonarodzeniową. And when we came back after the Christmas break I had a new teacher. I miałem po przerwie niestety nowego nauczyciela. And I didn't know what happened to our teacher. Nie wiedziałem co się stało z tamtym. So I went and asked his daughter, who was a classmate of mine in school. Poszedłem do jego córki, która była moją koleżanką w szkole. I asked her, "Why is your dad not my teacher anymore?" Dlaczego twój tata już nie jest moim nauczycielem? And she started to cry. Zaczęła płakać. And she told me that during the Christmas holidays, her dad left her mom and moved in with his 23-year-old secretary. Powiedziała, że jego tata wyprowadził się z domu, zostawił mamę i zostawił ją dla 20-kilkuletniej sekretarki. He left his wife and his kids and decided to live a different life in darkness. Zdecydował się, zostawiając swoją rodzinę, zacząć nowe życie w ciemności. And after that day, I never went to church again for 30 years. Po tym dniu nie poszedłem już więcej do kościoła przez 30 lat. So when I met my wife and she wanted me to go to church. Jak spotkałem żonę i ona chciała, żebym poszedł do kościoła. I didn't want any part of that. Nie chciałem mieć z tym nic do czynienia. Because I got confused between the message of Jesus Christ and the messenger that delivered. Bo miałem tu problem między przesłaniem Boga a posłańcem w postaci tego nauczyciela. So our faith that's the size of a mustard seed. We're always going to be disappointed if we put our faith in a man. Więc my zawsze będziemy tracili wiarę, jeśli będziemy pokładać wiarę w człowieku. Our faith should be in God. Nasza wiara powinna być w Bogu. And that's the important part. Most of our disappointment in our lives come because people let us down. Większość rozczarowania w naszym życiu jest dlatego, że ludzie nas zawodzą. But God never lets us down. Ale Bóg nas nie zawodzi nigdy. So the something to believe in is the scripture, tradition, magisterium. The someone is what attracts people to us isn't that we're like God, it's that they see us as struggling men trying to follow that hard message of Jesus Christ
And sometimes we fail, but we get back up and try again. Czyli jak ktoś idzie za nami, podąża za nami i widzi w nas po prostu ludzi, mężczyzn, którzy upadają, ale w tych upadkach starają się nieść, powstając, nieść to przesłanie Jezusa. I taką osobę mogą w nas widzieć i wtedy my jesteśmy prawdziwi. Nie mogą widzieć, czyli muszą widzieć Boga przez naszą osobę, no, naszą słabą osobę. Słabą. So you've learned two of the three principles to be great leaders. Something to believe in, someone to believe in. Coś, w co możemy wierzyć i ktoś, komu możemy wierzyć. This third one, the last one, is the most important of all. Ostatnie jest najważniejsze. Because the last one is that people are searching for someone to believe in them. Czyli ludzie szukają kogoś, żeby uwierzył w nich. Let me share how powerful that is, because as men, it's the most important thing that we're called to. All of us as men, women as well, my wszyscy jako mężczyźni, kobiety również, have this great need inside of us. Mamy taką wielką potrzebę wewnątrz. This inner child, takie wewnętrzne dziecko, that says, love me, accept me, believe in me. Które mówi, kochaj mnie, akceptuj mnie i wierz we mnie. And we always need that, no matter how old we get. Zawsze tego potrzebujemy, niezależnie od wieku. So as men, as leaders in your homes first. Jako mężczyźni i jako liderzy przede wszystkim w swoich domach. And then in your parish. Potem w parafii. And then in the greater community. I szerzej. We have to be someone that believes in them. Musimy mieć kogoś, kto też uwierzy w nas. How many of you give vitamins to your children? Ilu z was daje witaminy dzieciom? To make them healthy. We give vitamins to make them healthy. Dajemy im witaminy, żeby były zdrowe. Take these powerful words with you. The most important vitamins you'll ever give your kids. Najważniejszą witaminą, którą kiedykolwiek możecie dać dziecku, are I love you. Kocham cię. And I'm proud of you. Jestem z ciebie dumny. Those are the words that they need to hear the most. Tego potrzebują słuchać najbardziej. And it's so powerful from a man. To jest takie potężne w ustach mężczyzny. Because men don't say I love you very easily. Ponieważ mężczyzna nie mówi kocham cię z łatwością. Because that's not a very masculine thing to say. Bo nie jest to bardzo męska rzecz. If I walk in the room I walk in this room and the first thing I said is I love you. You're like, man, where'd they bring this guy from? Jakbym tu wszedł i powiedział pierwsze słowa tu do Pawła Szczepańskiego, że go kocham, to by się skąd ten gość przyszedł? But we don't tell our wives I love you. Nie mówimy swoim żonom kocham cię. Often enough. Wystarczająco często. We say, you know I love you. Wiesz, że cię still kocham. Here, right? Wciąż tu jestem, prawda? Or when we say it, we say, love you. Albo mówimy, kocham cię. But that those are the most powerful words that Jesus taught. That when we look, when God spoke about Jesus, when we hear God is love, Bóg jest miłością. That we can't share God without sharing love. Nie możemy dzielić się Bogiem, nie dzieląc się miłością. So I love you means I love God and we love each other. Kocham cię, to znaczy kocham Boga. So we can't have God in our life and not be a man of great love. Nie możemy mieć Boga w sercu i nie kochać, nie dzielić się miłością. And if we want to build up our children, especially our sons, we have to tell them we're proud of them. Jeżeli chcemy zbudować naszych synów, to musimy mówić, że jesteśmy z nich dumni. But what do we do sometimes? A co czasem robimy? We say you got a 60%? No masz tylko 60% z testu. On your test, your sister always got 80%. Twoja siostra ma 80 zawsze. And we compare one to the other. Porównujemy. And then they lose belief in themselves. Tracą wiarę w siebie. And they need that reinforcement, that reassurance that everything is okay, that you love them for who they are. Potrzebują tego wzmocnienia, że to, kim są, co robią, jest dobre.
Remember in the first part when we talked about feeling unworthy? Tak, w pierwszej części, kiedy mówiliśmy o tym, że czujemy się niegodni. When we go out and invite other men. Wychodzimy na zewnątrz i zapraszamy innych mężczyzn. Some will say no because they're just not interested. Niektórzy powiedzą nie, ponieważ po prostu nie są zainteresowani. But many will say no because they feel unworthy. Wielu powie nie, ponieważ będą czuli się niegodni. Because someone didn't believe in them. Bo ktoś w nich nie uwierzył. Okay. And for all of those years after the disappointment from my teacher. I po tylu latach mojego rozczarowania moim nauczycielem tak miałem. Because somehow in our spiritual journey we're like small children, we're like infants. Bo jesteśmy czasem w naszej duchowej podróży jak dzieci. And when we're like that, we need that reassurance that it's going to be okay, that I believe in you. Potrzebujemy takiego zapewnienia, że wszystko będzie okej, że wierzę w ciebie. Because the most powerful message of Jesus Christ is najsilniejszym przekazem Jezusa jest to, that no matter what you've ever done, nieważne cokolwiek zrobiłeś, no matter how bad it is, jak to złe jest, no matter who else you've ever hurt, nieważne kogo skrzywdziłeś, he said, come, all are welcome. Przyjdź tu, ja ciebie przygarniam, witam cię. And that's the message of believing in others that we have to share. To jest ta wiadomość, to przesłanie, które musimy się dzielić z innymi mężczyznami. In our brotherhood, in our fellowship group. W naszych bractwach, w naszych wspólnotach. We have a new man who just joined us about 2 months ago. Mamy nowego członka, który dwa miesiące temu do nas dołączył. Who came in and he's just started to open up to some of the men. Zaczął się dopiero otwierać na nas. And he's been in prison for 13 years. Był w więzieniu przez 13 lat. Only a few of the men know what he did. Tylko niewielu z nas wie, co on zrobił. Because what he did, he said, is so terrible. Ponieważ to, co zrobił, jest okropne. That no one would even want to sit with him in that room. Nikt nie chciałby z nim siedzieć w tym pokoju, gdyby wiedział. Now, how sad is that he thinks in a room of other believers. Jak to smutne jest, skoro on myśli, że w pokoju pełnym innych wierzących, that something he did in his life, że coś, co zrobił w swoim życiu, people wouldn't want to have anything to do z tego with powodu him. Nie chcieliby ludzie mieć z nim nic wspólnego. Because real brotherhood is about accepting people wherever they are. Prawdziwym braterstwem jest akceptowanie ludzi jakimikolwiek są. What's hard for us is to understand that we're not supposed to condone the sin. Nie powinniśmy potępiać grzechu. But we are supposed to love the sinner. Ale kochać grzesznika. So real brotherhood is about a group of people from different backgrounds, different experiences, but all of us somewhere in our life have some darkness, don't we? Jesteśmy grupą, ale każdy z nas z osobna ma jakieś ciemne strony. For some of us it's just darker than others. U innych jest ciemniej niż u pozostałych. But all are welcome. Ale wszyscy są zaproszeni i mile widziani. So remember that last one because it says to someone to believe in. It's the compassion and encouragement of others as demonstrated by Jesus Christ. Czyli jest to współczucie innych i też zachęta ze strony innych, tak? Nawet jak wiedzą, że mamy te ciemne strony, powiedzą te słowa, otuchy dodadzą nam. To jest właśnie to, o co chodzi. Uwierzą w nas. Because no matter all the examples in the Bible, no matter what someone did, Jesus said, your sins are forgiven. Wszystkie przykłady w Biblii mówią o jakiejkolwiek osobie, że wszystkie grzechy, których dokonałeś, są wybaczone. But he also said, go and sin no more. Ale też powiedział, więcej nie grzesz. So we're forgiven for our sins. But we're supposed to go and get that fresh start and start over? Powinniśmy po zgrzeszeniu zacząć nowe życie, nowy etap. But will we sin again? Ale czy my zgrzeszymy ponownie? Yes. Tak. So when he said that, how many times will we be forgiven? Ile razy będzie nam wybaczone? In Jewish law,
It said we'd be that we were supposed to forgive seven times. W żydowskim prawie mówi się, że powinno 7 razy można wybaczyć. But how many times did Jesus tell us? A Jezus co mówi, ile razy? Seven times. So how many is that? Ile to jest? Yes. Okay. I sometimes ask how many times is 7 times 70 and people will say 490. Okay? I appreciate how good they are at math, but it means unlimited. Tak, czyli tu można różne dodawanie i mnożenie robić z tego. And that's the important part. Go ahead on the next. So you just got the lesson that I said if you learn those three things. Czyli te trzy rzeczy się nauczyliśmy. That you can lead many, many people and they'll follow and they'll stay. Możecie przewodzić wielu, wielu ludziom, którzy pójdą za wami i zostaną. They were simple to learn. Były to proste rzeczy do nauczenia. But hard to practice. Ale trudne do zrealizowania. Is believing in others hard sometimes? Uwierzenie w kogoś jest trudne. Some people are just hard to believe in. W niektórych trudno uwierzyć. Is loving everyone easy to do? Kochanie każdego jest łatwe. Sometimes easier than others. Czasami kocha się kogoś łatwiej niż innych. And some people you can't love enough no matter what you do. A niektórych po prostu nie dasz rady kochać wystarczająco, chociażbyś się jakoś mocno starał. I don't know if you have this term in Polish, but we call that in English high maintenance. High maintenance. No, how would you explain high this? High maintenance would be it's what boys say about girls. When they talk about girls, is she high maintenance or low maintenance? Aha, czyli ranking, tak? You get that? Od 1 do 10. From 1 to 10. That communicates. From 1 to 10. Some are easier than others, right? Some you have to do a little, some no matter what you do, they still want more. Okay. That's how people are, that we have to understand some people need high maintenance, some need low maintenance, but we're supposed to give them whatever maintenance they need. Czyli okay? No po prostu chodzi o to, no. Że niektórym potrzeba więcej, niektórym mniej. W różnych aspektach. Więcej wysiłku naszego, żeby kogoś kochać, innych kochamy łatwo, wobec innych nasza miłość przychodzi trudniej. Chyba o to chodzi. So I won't tell you since you met my wife whether she's high maintenance or low maintenance. To ja wam nie powiem w tej kwestii, jeśli chodzi o relacji mojej z moją żoną, czy gdzie ona tu się mieści na widełkach. But she would tell you she's lower maintenance than she is. Ale ona chyba sobie trochę umniejsza sama. Okay. So let's look at a couple of things. Let me get it down here so I can see it just a little. When we're looking at the characteristics of Christian leadership, this is just a couple of teaching points for you. Charakterystyka chrześcijańskiego lidera. Someone that you look to as a model of Christian leadership, all of us need to have some model. Wszyscy musimy mieć jakiś model, do którego możemy równać. I said earlier when I talked about my son and I when we wrote the book that men, fathers are rarely ever picked as the model for Christian leadership in their own families. To co mówiłem wcześniej o swoim synu i o tym, że ojcowie są rzadko wybierani jako model przez swoich własnych synów. And that has to change. I to musi się zmienić. So when we look at that model for Christian leadership, we should have someone that we know. Musimy mieć kogoś, kogo znamy. And maybe someone else more famous. I jeszcze kogoś, kto jest bardziej sławny, na którego możemy patrzeć. Because it's easy to say that someone that we don't know is our model. Łatwo jest nam mówić, że ktoś, kogo nie znamy, jest naszym modelem. Because we don't know enough about them for them to disappoint us. Bo nie wiemy o nich tak dużo na tyle, żeby oni nas mogli rozczarować. But as men, we need another man who's at least one step in front of us. Ale potrzebujemy jako mężczyźni innego mężczyzny, który chociaż jest jeden krok przed nami. So, how many of you in the room have figured out everything in life? Ilu z was tutaj, którzy siedzą, skumali już wszystko w życiu? We're still working on it. The Bible says every day in fear and trembling. Albo przynajmniej pracują nad tym, żeby to zrobić. Because, yeah, it's a hard lesson.
So the other questions: what aspect of Christian leadership are you aware of in your daily life? What aspects do you want to think about? What's one trait in the leader? I'm going to skip over that part. Those are just tell them. Those are just some questions for them to reflect on. I'll leave those. To pytania ewentualnie do jakichś takich warsztatowych rzeczy, których teraz nie będziemy przerabiać. Okay, next. So let's take a quick look as we finish this part of what the Bible says about that. It says. Number one, the cornerstones of being a great Christian leader, serve others in Matthew 20:28. Służyć innym z Mateusza 28. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. So the first step of leadership, whether it's to men in our own families or anywhere else, is to understand that to lead doesn't mean we're out front. It means we wash the feet of others, that we serve others first. Być liderem to jest służyć innym, obmyć innym stopy. Today, in the last 10 years, there have been many books written about servant leadership. W ostatnich 10 latach napisano dużo książek o takim o liderowaniu i służeniu, tak? Liderowaniu poprzez służenie. Servant leadership really is just leading like Jesus. To jest właśnie służenie w sposób liderowanie poprzez służenie w sposób, w jaki robił to Jezus. When Jesus gave us that message, when he healed and restored Peter, kiedy Jezus dał nam przykład, kiedy uzdrawiał i wzmacniał Piotra, he asked him three questions. Zadał mu trzy pytania. He actually asked him one question three times. Zadał mu jedno pytanie trzy razy. Do you remember the question? Pamiętacie? Do you love me? Czy kochasz mnie? So. And it's important to understand leadership because when Jesus, he could have just said, do you love me? Peter would have said, yes, I do. And he could have said, your faith has healed you, right? Mógł to raz tylko zadać to pytanie, czy mnie kochasz? A on by powiedział tak. A i odpowiedział, no twoja wiara cię uleczyła. Isn't that what he always did before? Czy nie tak robił to do tej pory? Before that he always said, your faith has healed you. Zawsze mówił raz. Twoja wiara cię uleczyła. This time he said, if you love me, feed my sheep, tend my lambs. Jeśli mnie kochasz, karm moje owce i zajmuj się moimi barankami. So, who are the lambs? Kim były baranki? Our children. Nasze dzieci. And who are the sheep? A owce? Each other. Wszyscy nawzajem. All of us. Wszyscy, my wszyscy. So if we love him, jeśli kochamy we ich, need to take care of the children. Musimy dbać o dzieci. And we need to take care of each other. I dbać o siebie nawzajem. Okay. And that's the model of leadership that Jesus gave us. To jest model liderowania, który pokazał nam Jezus. So the first is to serve others. The second is humility, and we talked about that before. And here's what it says in Matthew. Pokora u Mateusza, rozdział 23. 11, 12. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. So he said that to lead is to serve, and we have to do that with humility. Liderować to służyć. Musimy to robić z pokorą. That we're not supposed to be these great servants, these great leaders that come in with crowns. Nie musimy być liderami w koronie. That what we're called to do is be humble servants. Jesteśmy wezwani, żeby być pokornymi sługami. Jesus in his last hours wore a crown. Jezus w swoich ostatnich godzinach został ukoronowany. And that's the crown we're called to wear. I to jest korona. I ta korona cierniowa jest koroną, którą my możemy zakładać. Because while he wore that crown of thorns, he suffered for all of us. Kiedy nosił tą koronę cierniową, cierpiał za nas wszystkich. But even up to his final breath, ale nawet do swojego
ostatniego tchnienia, he still taught us wciąż nas uczył lessons from the cross. Lekcje na krzyżu. One of the things that he did, jedną z rzeczy, które zrobił, from that cross was ask for forgiveness from those who hurt him. Poprosił o wybaczenie dla osób, które mu to zrobiły. Because among his final words are, "Father, forgive them, for they know not what they do." Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. That's real leadership to and real humility. Prawdziwe przywództwo i prawdziwa pokora. Okay, next. Next is gratitude. Gratitude is really an important thing because a lot of times we're not grateful for things. So wdzięczność jest bardzo ważna, bo bardzo często nie jesteśmy wdzięczni. List do Kolosan 15. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. That's a very powerful scripture. Mocne słowa. For us to let the peace of Christ control our hearts. Dla nas pozwolić, aby pokój Chrystusa kontrolował nasze serca. The hardest part is the last part. Najtrudniejszą częścią jest ostatnia część. Where it says everything that we do in word or deed, do in the name of the Lord Jesus. Żeby wszystko co robimy, albo słowem, albo czynem, żebyśmy robili w imię Pana Jezusa. And to give thanks to him. I oddawać mu i dziękować mu. So I speak to you today. Mówię do was dzisiaj. With all humility, z pełną pokorą, as I speak the good news of Jesus Christ, przekazując dobrą wiadomość od Jezusa, and it's his example, jego przykład, it's him and the Holy Spirit speaking through me, on i Duch Święty przeze mnie przemawia, and I let that flow through me, pozwalam, żeby to ze mnie wypływało, to you do with was, gratitude, do was z wdzięcznością. As his humble servant. Jako, mówię to jako jego pokorny sługa. And here is where it's dangerous for us as men. I to są niebezpieczne słowa dla nas, jako dla mężczyzn, dla ludzi. Because men suffer the sin of pride. Ponieważ mężczyźni cierpią, często popełniają grzech pychy. And we have to be very careful. Musimy być bardzo ostrożni. That the good news we share, że dobra wiadomość, którą przekazujemy, się dzielimy się nią, is not our version. To nie jest nasza wersja. We have four gospels, Matthew, Mark, Luke and John. Cztery Ewangelie mamy. I have to be careful, as you do, that there's not Matthew, Mark, Luke, John and Bill. Że nie, że wiadomość, że Ewangelie są Marka, Łukasza, Mateusza i Billa. Because all of us suffer from that. And let me use an example today. I come today. Przychodzę dzisiaj I get to meet you. Spotykam was, poznaję. They interview me for TV. Wywiad ze mną przeprowadzają do telewizji. Everybody claps when I'm finished. Wszyscy klaszczą. And it'd be very easy for me to forget that Jesus speaks through me. Łatwo byłoby mi zapomnieć, że to Jezus przeze mnie mówi. And without him I know nothing. Bez niego nie wiem nic. And am nothing. I jestem niczym. And it's easy to think it's about you. I łatwo popełnić ten błąd. Now I have the best wife in the world. Mam najlepszą żonę na świecie. Who will remind me every day. Która przypomni mi codziennie. That it's not about me. Że to nie chodzi o mnie. And what a great gift that is.
To jest wspaniały dar. So when I said this morning, let your wife and your kids speak truth to you. Więc jak mówiłem dziś rano, żeby pozwólcie żonom i dzieciom mówić prawdę do was, o was, do was. That's what truth sounds like. To tak właśnie brzmi prawda. Sometimes we joke with each other. Czasem żartujemy sobie. And she'll say, "Do you know it's not about you?" Who says? Rose. Rose mówi, to nie chodzi o ciebie. She'll say, "You know it's not about you." And I'll say, "Maybe just a little bit." A może tylko trochę chodzi and o mnie. Say, "Not even the mustard seed." Ona mówi, nie, nawet nie tak dużo jak ziarnko gorczycy. Okay. That's a good wife. Dobra żona. To jest właśnie dobra żona. That's what we have to remind each other of. Musimy sobie dlatego przypominać nawzajem. Because pride can move us through. That's the first of the deadly sins. It can move us through those other sins. To jest pierwszy grzech, który może śmiertelny, który może nas poprowadzić dalej w dół po liście kolejnych grzechów. Because my old teacher who believed everything that he said when he taught me that good news. Ponieważ mój stary nauczyciel, który wierzył we wszystko, co jest zawarte w Biblii, lived in darkness while he was sharing that good news. Żył w ciemności w momencie, kiedy dzielił się tą dobrą wiadomością. But he separated those two lives. Ale on oddzielił te dwa życia. And didn't come out of that darkness. I nie wyszedł z ciemności. And changed my life in a bad way for a long time. Zmienił moje życie na długi czas w bardzo zły sposób. But worse, his daughter and his two sons. Ale w jeszcze gorszy sposób zmienił życie swojej córki i dwóch synów. And his wife. I żony. And that's our challenge to step out of that. Okay, next thing. To jest nasze wyzwanie, żebyśmy tego unikali. So we're getting to this home. Accountability next. That's the fourth step. Accountability in 1 Peter. He tells us what to do and how to watch over each other. Dwa. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce. Nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. I nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. So this is Jesus. What I said this morning when I talked, when I gave you some of the examples and I talked about your brotherhood and be accountable to each other and watch over each other, I didn't make that up. Dzisiaj, jak podawałem z rana przykłady o bractwie, o byciu tutaj ze sobą, o troszczeniu się nawzajem, ale też o sprowadzaniu się nawzajem ze złej na dobrą ścieżkę. Yeah, those are the words from this book. To są słowa z Biblii. It tells us to go out and take care of each other. Wyjdźcie, musimy wychodzić i dbać o siebie nawzajem. And not be judgmental. I nie być i nie osądzać. And accept everyone. Przyjmować każdego. But call them out of their old sin. Ale wywoływać ich, wyrywać ich ze starego grzechu. In a loving way. Z miłością. Without judgment. Bez osądzania. Okay. Next one. Next is stewardship. Mateusz. Podobnie też jest jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. So, when we look at stewardship, all of us are called to reach out to others and be good stewards of the talents that we've been given. How would you translate stewards? I don't know. Zarządca. Aha, czyli zarządzanie, stewardship, zarządzanie. Okay, now I know. Mm-hmm. Okay. So all of us are called to be good stewards of the talents we've been given. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby być dobrymi zarządcami tych talentów, które otrzymaliśmy. We talked about that this morning, looking at what our gifts or talents are. We need to be good stewards and go and share and use those for God's glory. Mówiliśmy już dzisiaj o tym rano, tak, o talentach, które mamy, żebyśmy mogli dzielić się nimi z innymi na chwałę Pana. Okay, go to the next one. So these are the daily practice.
Because we have men, I always like to give you a few action steps. Men like action. Mężczyźni lubią działanie, to dam wam kilka kroków do działania. So these are the action steps for men, our daily action steps. By the way, these are the action steps that we got from Jesus. I to jest kilka takich rzeczy, które możemy robić codziennie. Dostaliśmy je od Jezusa. So the first step is solitude and quiet time. Pierwsza to jest samotność, w sensie bycie samemu i czas w ciszy. Quiet time is really important. That's some of our prayer time should be as much quiet as we can have. Go find a quiet place to get away. No one but you and God. Postarajmy się znaleźć ten czas w ciszy, w jakieś miejsce, żebyśmy tylko mogli słyszeć siebie i Boga. But solitude sometimes, even if you're not just praying, just listening. A solitude, no to jest jakby niekoniecznie musicie modlić się słowami, ale po prostu słuchać. And then second, we have solitude, quiet time. Second is prayer. Następnie modlitwa. And we've talked about that a lot, that we have to become men of prayer. We have to become, because men are warriors, we have to become prayer warriors. Ponieważ mężczyźni są wojownikami, my musimy stać się wojownikami modlitwy. While you're here today, jesteśmy tutaj dzisiaj. I have men in Texas. Mam takich ludzi w Teksasie. And from some other areas. I z innych regionów. That have my schedule. Którzy mają mój rozkład dnia i tygodnia. And right now, while we're here together, there are prayer groups of men praying for us in the U.S. I dokładnie teraz w Stanach jest grupa ludzi, którzy modli się za mnie i za was. That's what we should do for each other, to be men of prayer. So when I leave here today, kiedy dzisiaj stąd wyjadę, I ask for you to pray for me. Poproszę, żebyście się modlili za mnie. For our group, our brotherhood in Texas. Za moje bractwo w Teksasie. But also for my family. Ale również za moją rodzinę. And we'll pray for you. A my będziemy modlić się za was. We can all do that. Wszyscy to możemy zrobić. Next, read the Word of God. We talked about. I love books. I said to you that I'm just about finished, ready to be published, my fourth book. But I still only need this book. Uwielbiam czytać książki. Właśnie będzie wychodziła moja piąta, fifth or fourth book. Fourth. Czwarta książka, ale wciąż Biblia jest tą, którą tak naprawdę jedyną, którą potrzebuję. And I'm not a very good salesman of my books. Nie jestem dobry w sprzedaży swoich książek. When I tell you don't need those. Nie potrzebujecie ich. You just need this one. Potrzebujecie tylko Biblii. So read the word of God. Next, accept God's unconditional love and love your neighbor. Przyjmujcie bezwarunkową miłość Boga i miłość swoich sąsiadów albo kochajcie swoich sąsiadów. For men, unconditional love is a hard thing for us to understand, isn't it? Bezwarunkowa miłość jest trudna dla mężczyzny do zrozumienia. Because we always love with some strings attached, is it? There is always some purpose for loving, yes? Yeah. Zawsze mamy jakiś cel, dla którego kochamy. We only love if we get something in return. Kochamy, jeśli dostajemy coś w zamian. So what do teenage boys tell their girlfriends? Kiedy nastolatek mówi do swojej dziewczyny: If you love me, you'll. Jeśli mnie kochasz, to. And we lead them into sin. I prowadzimy ich do grzechu. Albo to sprowadzi ich do grzechu. Real love means we wouldn't ask them that question. Prawdziwa miłość oznacza, że nie, to pytanie nie zostałoby zadane. And that's what's really hard. I to jest ta trudna część. And then the last, you'll see some common patterns because I really believe in repetition for us to get it. That the last thing is to be part of an accountability group. Ostatnią częścią jest bycie częścią grupy, która będzie brała za ciebie odpowiedzialność, jeśli ty będziesz schodził z właściwej ścieżki, a ty będziesz brał odpowiedzialność za innych i zawracał innych ze złej ścieżki. And we need that from each other. Potrzebujemy tego od siebie. Because Jesus gave us a really powerful example. Jezus dał nam prawdziwie mocny przykład. He formed his brotherhood, his group of 12. Stworzył swoją grupę 12 uczniów. They traveled together. Podróżowali razem. Lived together. Żyli razem.
and went out and ministered to others. I posługiwali innym. And then their group got bigger. Grupa się rozrastała. And bigger. I rozrastała. And bigger. I coraz bardziej. And all of that was really important. I to wszystko było bardzo ważne. But when Jesus sent them out without him. Ale jak Jezus wysłał ich bez niego, bez siebie. He never sent them alone. Nigdy nie zostawił ich samych. He sent them out two by two. Wysyłał ich dwójkami. Why didn't he send them alone? Dlaczego nie wysyłał ich pojedynkę? Because sometimes we get tired. Bo czasem męczymy się. And when we get tired, fatigue makes cowards of us all. A kiedy się męczymy, to nasze znużenie czyni z nas tchórzy. And then when we have to go do the next thing, we just don't feel like it. A kiedy już mamy zrobić kolejną rzecz, już nie mamy na to ochoty. And sometimes we drift off track. Czasem zbaczamy z obranej ścieżki. And we need someone else to pull us back. Potrzebujemy drugiej osoby, żeby nas wciągnęła z powrotem. So they were the first, those two by two were the first brotherhoods. I te pierwsze dwójki wysyłane przez Jezusa były zalążkiem pierwszych bractw i wspólnot. Because there were two for accountability. Oni za siebie odpowiadali. There were 12 for your brotherhood. Była dwunastka w bractwie. And then there were the larger groups all around them, now today, all around the world. I wokół nich tworzyły się i tworzą się do dziś kolejne grupy, wspólnoty. So if you want an action plan on how to build your men's brotherhood. Jeżeli chcecie taki plan działania, jak zbudować bractwo. The answer is in the book. To odpowiedzi są w tej książce. You start with two. Zaczynacie we dwóch. Plus a larger group of 12 or so. Większa grupa, 12. Maybe called your leadership team. Może to być właśnie grupa złożona z liderów. Sometimes in the US we call that our core team. Core team. Aha, czyli core, czyli rdzeń, grupa, która stanowi rdzeń pozostałych grup. And then you're going to have your larger group of people that are, of men that are less involved. Potem grupa szersza ludzi mniej zaangażowanych. And then beyond that you're going to have an even larger group of people that'll come sometimes maybe to a one time a year conference. No, później będzie grupa ludzi, którzy przyjdą do nas raz w roku, może na jakąś większą konferencję. And then beyond that there's all these other groups like ours in Texas. No, a później to już są inne grupy, tak jak nasza w Teksasie. But we're all joined together in brotherhood. Ale wszyscy w jakiś sposób jesteśmy połączeni w tym w braterstwie, we wspólnocie. Put the next. So, as we wrap up, some questions for you to ask yourself. Pytanie, które sobie możemy zadać. How many of you would like to be more successful in your life? Ilu z was chciałby odnieść większy sukces w życiu? None. Okay. Here's the thing. We have to first define what success means. Najpierw musimy określić, czym jest sukces. What does the world tell us that success is? Co mówi nam świat o sukcesie? Czym jest sukces według świata? Money. Pieniędzmi, pieniądze. Power. Władza. Prestige. Prestiż. A nice house. Dobry dom, fajny. A big car. Duży samochód. Those are all the things the world tell. If we have those things, we're successful. Mamy sukces, jeśli mamy te rzeczy. But the world lies sometimes, don't they? Ale świat kłamie czasami. Sometimes we want things. Czasem chcemy rzeczy. And when we get them, a kiedy je już mamy, we still want more. Chcemy więcej. Because sometimes something's still missing. Bo wciąż czegoś brakuje. When what we're really searching for, to czego naprawdę szukamy, is that peace in our hearts, to ta część naszego serca. And what's the name of the peace that comes into our heart? Jak nazywa się ta część naszego serca? Let's all say it together. Powiedzmy to razem. Jesus. Jesus is the only peace that ever comes to our heart. Jezus jest tą częścią. And that's the change that we want. So no matter how much you want in my life, I've made a lot of money. Ja w swoim życiu zarobiłem dużo pieniędzy, ale nie miałem też w ogóle pieniędzy. Było też rzeczy pomiędzy.
And I wasn't any happier when I had more money. I ani troszkę nie byłem szczęśliwszy, jak miałem dużo pieniędzy. I wasn't any unhappier when I didn't. Ani mniej szczęśliwy, kiedy nie miałem tych pieniędzy. Because all that matters. Bo wszystko to, co się liczyło in life, w życiu, is that relationship with Jesus Christ. To ta relacja z Jezusem. And sharing that with the people that we love and care about the most. I dzielenie się tym z ludźmi, których kochamy i o których dbamy. Our wives. Nasze żony. Our children, dzieci and our brothers. I nasi bracia. Now I will tell you if I'm honest. Powiem wam, jeśli jestem uczciwy. That I love the Lord. Kocham Pana. I love my wife. Kocham żonę. I love my kids. Kocham dzieci. And I love all of you. I kocham was wszystkich. But I wouldn't mind a little more money. Ale trochę więcej pieniędzy by się przydało. Okay. We have to be honest, right? Musimy być uczciwi i szczerzy. But if I had nothing else materially in the world other than those things? Ale gdybym nie miał żadnych innych materialnych rzeczy oprócz tych, które wymieniłem? Then I'm ready. To jestem gotowy. If God calls me home today. Jeśli Bóg mnie dziś wezwie do siebie. And that's what we're searching for. When we're look, remember I said earlier we're looking for something to believe in? Szukamy czegoś, w co uwierzymy. That's what we've been searching for in all the wrong places. I tego zawsze szukaliśmy, często w złych miejscach. Yeah, we're looking for that peace that comes into our heart, and the name of that peace is Jesus. Czyli tego Jezusa szukamy czasem w złych miejscach. Okay, let's go to the next. So when we look at that, as I talk. Success means having a successful career. That's one of the lies of the world. Jeden z kłamstw świata jest to, że sukces oznacza, jeśli będziemy mieli udaną karierę, udaną karierę. Money will solve my problems. Pieniądze rozwiążą nasze problemy. That's one of the lies. To jeden z kłamstw. Now, if money will solve my problems, if money would solve my problems, but my wife left me. Jeśli pieniądze miałyby rozwiązać moje problemy, ale żona by ode mnie odeszła. In the US, she'd get half my money. W USA by dostała połowę moich pieniędzy. So, money might solve her problems if I. Pieniądze mogłyby rozwiązać jej problemy. But money wouldn't make us any happier. Ale nie sprawiłyby, żebyśmy my stali się choć odrobinę szczęśliwsi. So as I said, money is important. Money is just a tool. Pieniądze to tylko narzędzie. So if we have money, jeśli mamy pieniądze, what are we supposed to do with it? To co mamy z nimi zrobić? Tithe, is that a term used? Tithe, that's a Protestant term. Tithe, the Bible talks about giving part of whatever you have to serve czyli, others. So give some part of money, yes? Give some. Okay. So how much of your money are you and material wealth are you supposed to give? One tenth? One tenth. Czyli żeby dawać dziesięcina. No, that's the example that they give. Here's a change in the way you look at things. Tu jest zmiana w sposobie patrzenia na rzeczy. Whose money is it? Czyje to są pieniądze? It's God's. Boga. He entrusted you with it. On powierzył wam te pieniądze. But he lets you decide. Ale pozwala tobie decydować. How much of it you're going to keep for yourself? Jak dużo z tych pieniędzy zostawisz dla siebie? And how much you're going to use to feed his children? A jak dużo zdecydujesz się przekazać, żeby wyżywić jego dzieci? Because when Jesus asked Peter, "Do you love me?" Bo jak Jezus pytał Piotra, czy mnie kochasz? He didn't say, "Feed my sheep, but keep 90%." Nie powiedział, karm moje owce, ale zostaw 90% sobie. He left that up to Peter to decide. Zostawił to do zdecydowania dla Piotra. So, with all love and humility, z całą miłością i pokorą, I want to challenge you, chcę rzucić wam wyzwanie, to raise your level of giving, żebyście zwiększyli swój poziom dawania, because there's enough food in the world for no one to be hungry. Ponieważ na świecie jest wystarczająca ilość jedzenia, tak aby nikt na świecie nie musiał głodować. There's enough money in the world for no one to live in poverty. Jest wystarczająca ilość pieniędzy na świecie, żeby nikt nie musiał żyć w biedzie. There's enough money in the world for the medicine to heal the sick. Jest wystarczająca ilość pieniędzy, żeby spożytkować je na lekarstwa, które uleczyłyby wszystkich ludzi. So there's enough money in the world
to solve all of those kinds of problems. Więc innymi słowy, jest wystarczająca ilość pieniędzy, żeby rozwiązać tyle problemów. But we only focus on giving a little. A my tylko się skupmy na daniu trochę. And we have to give a lot. A damy dużo. Now let's take that same principle and apply it to other things. Zastosujmy tą samą regułę w innych rzeczach. Because it's easier to talk about money. Łatwiej jest rozmawiać o pieniądzach, wyjaśniając te sprawy. But we're supposed to give everything that we have. Powinniśmy tak naprawdę dawać wszystko to, co mamy. All the love that we have in our heart. Całą miłość, którą mamy. Don't hold any back. Nie wstrzymywać nic, nie zostawiać nic. Spend it like knowing that it's going to be refilled tomorrow. Wydać tą całą miłość, wiedząc, że zostaniemy napełnieni nią ponownie jutro. We're supposed to give 100% of our efforts. Powinniśmy dawać 100% naszego wysiłku. Our energy. Naszej energii. Our knowledge. Wiedzy. Our wisdom. Mądrości. Everything. Wszystkiego. Because none of it is ours. Ponieważ nic z tego nie jest nasze. It's all a gift that we were entrusted with. To jest wszystko dar, który został nam powierzony. And we do that with great trust. I my róbmy to z wielką ufnością. And faith. I wiarą. That no matter how much we give away. Że nieważne ile damy. What we get back in return. To dostaniemy z powrotem. Is everything. A to, co dostaniemy z powrotem, to będzie wszystko, czego będziemy potrzebować. So try that for just a little bit, because that's what leadership is really about. Spróbujcie tak zadziałać, bo o właśnie o to chodzi w liderowaniu. So the last one, I kind of keep on there, and I didn't want to miss this point when we're talking about one of the myths about success. I'm doing this for my family. That's the great lie that men tell. To jest jedno wielkie kłamstwo, którym ludzie posługują się. What's the greatest gift you can give to your children? Jaki jest największy dar, który możecie dać swoim dzieciom? Your presence. Prezenty. Yeah. Presence, obecność. Presence. Yeah. Presence. Your presence. Obecność. You being there and presence. Wasze bycie z nimi. Okay. It's the greatest gift. It's really in their hearts. We had to make sure we translated that right. Okay. That's what they're looking for. Remember I said they're looking for someone that believes in them. Oni poszukują kogoś, kto w nich uwierzy. Don't give them the lie that the reason you work all the time is you're doing it for your family. Nie dawajcie im takiego kłamstwa, że powód, dla którego pracujecie, to jest rodzina. Because no matter how many material things you give them. Bo nieważne ile dacie im rzeczy materialnych. What they still want in their hearts. Co wciąż potrzebują, czego wciąż potrzebują w głębi serca? Is you. To wy, wasza obecność. Okay. Good. So, this is our closing. And it's called the Great Commission. Men are mission driven. We like to be told what our mission is. Mężczyźni we want to know because we like our marching orders. Mężczyźni lubią wiedzieć, jaką mają misję. So Jesus understood that because he took a group of men, and there were many women there too. Many women that were around that got those same marching orders. But when we look at speaking to men, this is the marching orders that he gave to each of us. To są jakby nakazy, które dał nam Jezus w Mateuszu, rozdział 28. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. So as we look at this, this commission, this great commission establishes the guidelines of our service to God. We have many other tasks to perform, whatever our life work. Jesus, most people forget that Jesus had a full-time job. Większość ludzi zapomina, że Jezus był zatrudniony na pełen etat. And he operated in that job as a carpenter. No, pracował jako stolarz. And then at age 30, w wieku 30 lat, got called to do something different. Został powołany do robienia czegoś innego.
And that's our example. Sometimes we say I'm too busy with my work, I'm too busy doing this or that. Czasem mówimy jestem zbyt zajęty robiąc to co robię. But we're being called today. Ale dziś jesteśmy wezwani. To go out and fulfill that great commission. Żeby wypełniać wolę great commission. Great commission, jak to przetłumaczyć? Great commission. And here's what that means. It means that no matter how busy our work is, that all of us as men are called because it says in the name of the Father, Son, Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you. Czyli w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego uczyć ich, aby obserwować to, co wam nakazałem. Mniej lub więcej. Wypełniać. Let me say it in a simple way for you too. Okay. Make it a little easier. Here's what Jesus calls us to do. Do tego nas wzywa Jezus. He calls us first, our first responsibility. Pierwsza nasza odpowiedzialność. Is to raise our children. Wychowywać nasze dzieci. In the faith. W wierze. Teach them all that I commanded you. Nauczyć ich wszystko, czego nauczyć ich wszystko, czego co Jezus nam nakazywał. So the most important thing that we can do. Najważniejszą rzeczą, którą my możemy zrobić, is teach children. Jest uczyć dzieci. And our wives. I nasze żony. The faith. Wiary. But not just by words. Ale nie słowami. But children learn. Ale dzieci uczą się. By watching how we live. Poprzez obserwowanie, jak my żyjemy. So don't speak the words of Jesus. Więc nie mówcie słowami Jezusa. Live out day to day. Żyjcie z dnia na dzień. Those things that he called us to do. W ten sposób, do jakiego nas powołał, w taki sposób. But he gave us a powerful way to be able to carry that out, so we don't feel like we failed every time we stumble and fall. Dał nam wspaniały sposób, żebyśmy podnosili się, kiedy upadniemy. Because as Jesus walked on that road. Ponieważ jak Jezus szedł drogą, carrying that heavy cross, niosąc ciężki krzyż, many times he stumbled and fell, wiele razy upadł, and then he got up again, ale podniósł się and kept walking, i szedł dalej. And that's what he calls us to do. I do tego nas wzywa. But also, along the way, ale również w drodze, in one of the times he stumbled and fell, w pewnym momencie potknął się i upadł, and another man stepped in, i ktoś inny wkroczył and carried his cross for him. I poniósł jego krzyż za niego. But along the way, ale podczas drogi, even in those difficult times, nawet w tych trudnych momentach, when it was beyond anything we could imagine, co jest poza naszym, poza możliwością naszego zrozumienia, he still stopped for a time, wciąż zatrzymywał się na jakiś czas, to make sure that his mother was okay. Żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, wszystko jest w porządku z jego matką. So what's the lesson you can take with you today? To jaka jest lekcja, którą możecie dzisiaj stąd zabrać ze sobą? If you're fortunate enough, jeśli macie wystarczająco dużo szczęścia, to still have your mother, że wciąż macie matkę, alive, która żyje. When you leave here today, kiedy wyjdziecie stąd dzisiaj, call your mother, zadzwońcie do niej. Because we never call our mothers enough, do we? Bo nie dzwonimy do matki wystarczająco często. And Jesus reminded us of that, of the importance of mothers. A Jezus przypominał nam o tym, że matka jest ważna. Okay, so we've done a lot today. Dużo dziś zrobiliśmy. We talked about how to get out of the boat. Mówiliśmy, jak wychodzić z łodzi. How to walk on water. Jak chodzić po wodzie. Gave you some action plan steps. Mieliśmy akcje, punkty do działania. I gave you the 3 points to become a leader. 3 punkty, jak zostać liderem. At no charge. Bez żadnych wyrzeczeń finansowych. And I do want you to reflect on those 3 points because it is a life-changing experience if you can learn that. Te 3 punkty to są punkty zmieniające życie. So as we move forward from here, as I said, I'm honored and I'm humbled
to be able to be here with you today for this brief time. Jestem zaszczycony, że mogłem dzisiaj z wami tu być przez krótki czas. So how do I define success on a day like today? Jak, w jaki sposób ja określam sukces w takim dniu jak dziś? It's very simple. To jest proste. Not by your applause. Nie przez wasz aplauz. Not by the words you give me when we're finished. Nie poprzez słowa, którymi mi obdarzycie po spotkaniu. But by one thing. Przez jedną rzecz. You do differently in your life. Postępujecie różnie w życiu. Starting today. Czyli zaczniecie dzisiaj postępować inaczej w swoim życiu. To walk on that path of holiness. Żeby wejść na tą ścieżkę świętości. And lead your family. I prowadzić swoją rodzinę. To heaven. Do nieba. And if one of you does that, jeśli jeden z was, choć jeden z was to zrobi, it means that me leaving the warm weather of Texas, to oznacza, że moje opuszczenie gorącego Teksasu, to come here today, żeby tu dziś przybyć, really meant something. Coś znaczyło. Otherwise, inaczej, I received all the gift. Ja otrzymam wszystkie dary, because I gave to you everything that I have. Ponieważ dałem wam wszystko, co mam. And I'm tired now. Jestem zmęczony. But you gave me something back. Ale wy mi daliście coś również. That I can take with me. Co zabiorę ze sobą. And my life will be changed forever. I moje życie zmieni się na zawsze. Because you came out this morning. Ponieważ wy dziś przyszliście dzisiejszego ranka. Got into the boat. Weszliście do łodzi. And some of you will leave. And get out of the boat and walk on water. A niektórzy z was wyjdą z tej łodzi i będą chodzić po wodzie. So, in the most manly way I can. W najbardziej męski sposób, jaki potrafię. I want to say to all of you. Chcę wam wszystkim powiedzieć, that I love you. Że was kocham. And I pray for you. I modlę się za was. And I ask that you pray for me. I proszę, żebyście modlili się za mnie. So thank you.